18.30 minęła. Michał Adamski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Oto nasze tematy dnia. Duże zainteresowanie bonem turystycznym. Skorzystamy może na zimę, na ferie. Blisko 1500 podmiotów już przystąpiło do programu. Środki z bonu turystycznego trafiły precyzyjnie do rodzimej branży turystycznej. Bitwa o wozy rozstrzygnięta. Taka frekwencja w wyborach pokazała, że było to wielkie, wspaniałe święto demokracji. Dla wielu strażaków nowy wóz to spełnienie marzeń. Na pewno nowy wóz się przyda. Zanim dokonasz wyboru, sprawdzaj, pytaj, czytaj. Trzeba uważać, rzeczywiście. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed oszustami. Apeluję do wszystkich konsumentów o rozważne podejmowanie decyzji. Kolejni przedsiębiorcy rejestrują się w programie Polski Bon Turystyczny. Od 1 sierpnia rodzice dzieci do 18 roku życia mogą planować wakacje z wykorzystaniem tego elektronicznego świadczenia. Według resortu rozwoju wsparcie w ramach Polskiego Bonu Turystycznego ma wynieść 3,5 miliarda złotych. Do korków przed bramkami na autostradzie w trakcie wakacyjnych weekendów zdążyliśmy się już przyzwyczaić, ale że w poniedziałek... Polacy ruszyli na wakacje. Wracaliśmy z nadmorza i stwierdziliśmy, że jeszcze do Torunia zajedziemy. Nigdy tutaj nie byliśmy. Jak się podoba? Bardzo nam się podoba. Wczoraj przyjechaliśmy, co prawda na jedną noc, no ale przepięknie, przepięknie. Do poznawania piękna całej Polski mogą zachęcić na przykład takie spoty. Czekamy na Was. Pomóc ma też bon turystyczny, także polskim przedsiębiorcom. Intencją ustawodawcy, czyli pana prezydenta, ale także Ministerstwa Rozwoju było to, aby środki z bonu turystycznego, niemałe, trafiły precyzyjnie do rodzimej branży turystycznej. I myślę, że spełnimy ten warunek. Warunek, jaki muszą spełnić przedsiębiorcy? Wejdź na stronę www.zus.pl. Należy zarejestrować się na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć oświadczenie jako przedsiębiorstwo turystyczne lub organizacja pożytku publicznego. Rejestracja rozpoczęła się w sobotę. Do poniedziałkowego przedpołudnia do programu Polski Bon Turystyczny przystąpiło 1400 przedsiębiorców. Osoby, które jeszcze nie mają swojego profilu na PUE-ZUS, mogą go założyć w każdej chwili, na przykład za pomocą bankowości elektronicznej, profilu zaufanego, czy też tradycyjnie podczas wizyty w placówce ZUS-u. Rejestracja będzie ciągła aż do zakończenia programu. Śpieszyć zatem się nie trzeba, ale można, co zwiększy szanse na skorzystanie z vouchera w danym miejscu jeszcze w tym sezonie turystycznym. Ja już nie zdążę, no bo teraz jakby wyjechałam, już wcześniej sobie zabukowałam hotele, zanim ten bon w ogóle się pojawił, także no skorzystamy może na zimę, na ferie. Aktywuj bon turystyczny. Lista zarejestrowanych podmiotów będzie udostępniana na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Bony te będą ważne do końca marca 2022 roku. Konsultanci specjalnej infolinii uruchomionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśniają wątpliwości dotyczące m.in. prawa do bonu czy tego, kto może przyjmować płatności bonem. Aleksandra Ciechot, TVP3 Bydgoszcz. Jeden wspólny ZIT, ale z dwoma obszarami funkcjonalnymi. Taką formułę zintegrowanych inwestycji terytorialnych będzie rekomendował Komisji Europejskiej i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. To jego odpowiedź na propozycję prezydenta Bydgoszczy w sprawie stworzenia dwóch odrębnych obszarów, a w ślad za nimi idą unijne pieniądze. W Zespole Szkół Budowlanych praca w RE. Budynek zostanie docieplony w ramach termomodernizacji i zyska nową elewację. Szkoła zmienia się także wewnątrz. Odnowione zostaną wszystkie pracownie. 11 sal, w których uczniowie zdobywają konkretne umiejętności zawodowe. Przyszli budowlańcy, dekarze czy stolarze będą uczyć się w zupełnie nowych warunkach. Na remont pracowni zawodowych Bydgoska Budowlanka wraz z Zespołem Szkół Elektronicznych otrzymały 4,5 miliona złotych unijnego wsparcia w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
umowy w ramach ZIT-u to ogromne wsparcie finansowe dla samorządów. Nowa perspektywa unijna to także nowy ZIT. Władze Bydgoszczy złożyły do marszałka województwa wniosek o utworzenie odrębnego, bydgoskiego ZIT-u. Dla Bydgoszczy i ościennych gmin to szansa na większą integrację, argumentuje ratusz. Dwa ZIT-y, tak jak w województwie lubuskim, drugim dwustołecznym województwie, tam Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, już w tej perspektywie unijnej miały dwa odrębne ZIT-y i to funkcjonowało. Nie stoi nic na przeszkodzie, żeby Bydgoszcz z Toruniem miała dwa odrębne ZIT-y do tej takiej bezpośredniej integracji, a w takich kluczowych projektach jak budowa szybkich dróg, połączeń kolejowych oczywiście możemy razem występować. Pomysł Bydgoszczy jednak nie zyskał akceptacji. Marszałek województwa poinformował Bydgoską Radę Miasta, że będzie rekomendował dotychczasowy model ZIT-u, w którym są obydwa miasta. Widzimy jakby potrzebę kontynuacji, najlepiej w takim kształcie obszarowym, jak było do tej pory. Został już, powiedzmy, wypracowany pewien rodzaj kompromisu, który no, zakłada, że jeżeli byłby jeden ZIT, to na przykład można by odrębić miejskie obszary funkcjonalne dla Bydgoszczy i Torunia. Czyli tak naprawdę z jednej strony byłaby na przykład przyjęta jedna strategia, a z drugiej strony byłoby też nacechowanie, jeżeli chodzi o aspekty związane z takimi właśnie, nazwijmy to, interesami na styku miasta i ich otoczenia. Kluczowe w tej sprawie będą zapisy w strategii województwa kujawsko-pomorskiego, która już powstaje. Jutro zaczynają się konsultacje społeczne tego dokumentu. Musi też zostać uchwalona ustawa dotycząca zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Nowe wozy dla strażaków ochotników coraz bliżej. W Warszawie podczas finału akcji Bitwa o wozy włodarze 49 gmin odebrali promesy na zakup samochodów. To nagroda za najwyższą frekwencję podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. W regionie wozy trafią do gmin Obrowo i Boniewo. Zapraszam pana Marka Klimkiewicza, wójta gminy Boniewo. To radość i wyróżnienie dla całej gminy, a pieniądze z promesy z pewnością zostaną dobrze spożytkowane. Ten wysłużony wóz strażacki to nie zabytek. Wciąż służy strażakom, choć z racji wieku czasami zawodzi. 41 lat przeżytek. Wszystko się psuje. W zeszłym roku był na przeglądzie. Na przeglądzie nie przeszedł przeglądu. W tym międzyczasie spaliły się dwie przyczepy ze słomą, bo nie miał kto jechać. Dla gminy Boniewo nowy wóz strażacki to spełnienie marzeń, ale i niemały kłopot, bo w gminie działają trzy ochotnicze straże pożarne. Oprócz Boniewa i Lubomina również OSP Bierzyn. Przed wójtem trudna decyzja, do której jednostki wóz trafi. Najważniejsze, że są pieniądze na zakup zupełnie nowego pojazdu. Radość jest duża i rzeczywiście podziękowania szczególne dla wszystkich mieszkańców gminy Boniewo za taki duży udział w wyborach. Przypomnę, to było 72,78% w frekwencji. Zapraszam teraz serdecznie pana Krzysztofa Czarneckiego, wójta gminy Wielka Nieszawka. Pan wójt reprezentuje miejscowość, która odnotowała wysoką frekwencję, lecz z uwagi na to, że nie ma ochotniczej straży pożarnej, zdecydowała o przekazaniu promesy gminie Obrowo. Wysłużony 40-letni pojazd OSP Szembekowo będzie mógł odejść na zasłużoną emeryturę. Zdarza się, no że jednak przy wyjeździe coś tam działagowe i jest jakiś problem. No czasem trzeba stanąć jednak, żeby ruszył znowu. No, także na pewno nowy wóz się przyda. Bitwa o wozy była inicjatywą profrekwencyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gminy to 20 tysięcy mieszkańców, w których została odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, mogły otrzymać wóz strażacki. Do wygrania było 49 pojazdów, po jednym dla zwycięskiej gminy reprezentującej każde województwo z dawnego podziału administracyjnego kraju. W żadnej z 49 gmin frekwencja nie była niższa niż 68%. Taka frekwencja w wyborach pokazała, że było to wielkie, wspaniałe święto demokracji, że demokracja kwitnie, że każdy idąc do wyborów miał przeświadczenie, jestem o tym głęboko przekonany, że jego głos się liczy. Każda wręczona promesa ma wartość 800 tysięcy złotych. Nowe pojazdy mają wzmacniać poczucie bezpieczeństwa w małych, lokalnych społecznościach. Zyskują ochotnicze straże pożarne, sól tej ziemi, sól Polski gminnej, sól Polski powiatowej. To są bohaterowie naszych czasów. Ludzie, którzy pracując zawodowo, znajdują czas na to, żeby działać w ochotniczych strażach pożarnych, żeby nieść pomoc. W tym roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansowało lub współfinansowało niemal 600 samochodów, które trafiły do ochotniczych straży pożarnych. TVP3 Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska.
I zmieniamy temat. Policja rozpracowała międzynarodową grupę przestępczą przemycającą do Europy Zachodniej substancje potrzebne do produkcji narkotyków. Do zatrzymań doszło w Polsce i Holandii. Nad sprawą od 2 lat pracowali m.in. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Bydgoszczy. Zlikwidowano też 2 olbrzymie laboratoria substancji psychotropowych produkujące narkotyki na skalę przemysłową. 2 lata temu podczas kontroli policjanci CBŚP w Bydgoszczy przejęli substancje chemiczne. Ustalili, że transporty miały charakter cykliczny, a ich docelowym miejscem nie są adresy wskazane w dokumentach przewozowych. Trop wiódł do Holandii. Tam na skalę przemysłową wytwarzano narkotyki. Potrzebne substancje sprowadzano z Polski i Chin. Zlikwidowano 3 linie produkcyjne. Na jednej z nich produkowano 4-krotnie silniejszą w działaniu od amfetaminy metamfetaminę. Kolejne linie służyły do produkcji amfetaminy oraz MDMA, czyli głównego składnika tabletek ekstazy. Zabezpieczono ponad 300 kg narkotyków. Z ustaleń śledczych wynika, że łącznie do tych laboratoriów dostarczono około 80 ton różnych substancji chemicznych. W Polsce zatrzymano 7 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia. Co jeszcze przed nami? Kozi zakątek stracił dach nad głową. Pomóc może każdy. Europodwórka pomysłem na nudę. Ruszyła akcja Fundacji Wiatrak. Zanim dokonasz wyboru, sprawdzaj, pytaj, czytaj. To hasło ogólnopolskiej kampanii społecznej, która ostrzega konsumentów przed oszustami i ryzykiem utraty pieniędzy. Akcję prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzwonią, wysyłają SMS lub maile. Oszuści zastawiają pułapki na wiele sposobów. Nadal ich najczęstszą ofiarą są seniorzy. 2 razy do mnie dzwonił facet i ja raz go wyzwałam, a 2 razy zadzwoniłam na policję. I się nie dałam oszukać. Trzeba uważać rzeczywiście, bo do starszych osób dzwonią i najczęściej po prostu te, które są same. I wtedy o tym wnuczku czy o wnuczce mówią. Reakcja na takie praktyki powinna być tylko jedna. Po prostu ja bym rozłączyła się, w ogóle nie dyskutowała na ten temat. Nie każdy jednak tak postępuje, a metod, jakie stosują oszuści, jest wiele. W ostatnim czasie nie brakuje też osób podających się za uzdrowicieli czy pseudomedyków. Konsumenci namawiani są na produkty lub usługi, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia. Apeluję do wszystkich konsumentów o rozważne podejmowanie decyzji o inwestowaniu swoich środków oraz wyborze dostępnych na rynku ofert. Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu, dostrzegając skalę problemu, postanowił, wykorzystując media społecznościowe, również przyłączyć się do apelu. Pewnie każdy z nas spotkał się już z ofertami nieuczciwymi, wręcz z osobami, które nas oszukują i oferują nam produkty czy usługi cenach nienależytych, zawyżonych. Na naszej stronie internetowej jest dostępny link do filmików informacyjnych. Na nieuczciwe praktyki niezwłocznie reaguje rzecznik konsumentów. Zdarzają się takie sprawy, gdzie osoby na odległość zawierają umowę i okazuje się, że otrzymują zupełnie inny towar niż zamawiały. No ale najczęściej wówczas interwencja rzecznika bardzo pomaga i jest skuteczna, o ile oczywiście firma istnieje. Wszelkie próby wyłudzenia pieniędzy należy też zgłaszać na policję. Na pewno trzeba się bardzo zastanowić przed kupnem czegoś, co nawet potem nie będziemy wiedzieli, gdzie reklamować i czy rzeczywiście cena jest adekwatna do tej, za którą można dany produkt kupić. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca również, by w razie potrzeby dzwonić na specjalną infolinię. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Najlepszy plan dla młodych to nazwa ogólnopolskiej inicjatywy, której pomysłodawcami są Młoda Prawica i Partia Porozumienie. Ma ona pomóc w wypracowaniu dobrych dla młodych ludzi rozwiązań w 4 obszarach: edukacji, klimatu, dialogu i pracy. To ma być projekt, który ma łączyć młodych ludzi niezależnie od poglądów. Tak twierdzą pomysłodawcy akcji, czyli Młoda Prawica i Partia Porozumienie. Projekt zakłada cykl spotkań w całym kraju, podczas których młodzi ludzie będą rozmawiać o przyszłości kraju. Chcemy, żeby to było na luzie, żebyśmy mogli spotykać się na bulwarze, w parku, w restauracjach, w barach czy nawet w biurach, aby nikt nie czuł się skrępowany. I chcemy wypracować w 4 filarach wspólne rozwiązania.
Te filary to klimat, dialog, praca i edukacja. Będziemy poruszać problemy samorządów uczniowskich, samorządność ogólnie w szkołach, żeby uczniowie mieli wpływ na to, jak szkoła wygląda, jak funkcjonuje. Będziemy pytać także o rzeczników praw ucznia w szkole, czy tacy rzecznicy są obecni, jak oni funkcjonują, jakie jest ich pole działania. Coraz więcej do nas młodych ludzi przychodzi i mówi, i mają swoje pomysły, a chcemy te pomysły wykorzystywać i to forum, te możliwości, które tutaj młodzi z Zjednoczonej Prawicy proponują, będzie najlepszym tego dowodem. W akcję włączyła się także fundacja działająca na rzecz polskiego dziedzictwa narodowego Lex Lupus. Chcemy niebawem ruszyć z projektem pod tytułem Arena Młodych, gdzie będziemy tym młodym osobom umożliwiać spotkania z decydentami w poszczególnych miastach. Dlatego też bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i deklaruję ze strony fundacji jak najbardziej wsparcie w tym projekcie. O najlepszym planie dla młodych mówiono dzisiaj także w Bydgoszczy. Groźnie wyglądający wypadek na drodze krajowej nr 5 w miejscowości Szkocja. Rano przewróciła się tam cysterna przewożąca mleko, całkowicie blokując przejazd. Kierowcy i pasażerowi nic się nie stało. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu osobowego, który wyprzedzał inny pojazd, zajechał drogę cysternie. Kierowca ciężarówki, chcąc uniknąć zderzenia, zjechał na pobocze. Droga do popołudnia była zablokowana. W chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia zastaliśmy sytuację cysternę przewróconą na wzdłuż drogi krajowej. Częściowo uległa już rozszczelnieniu i część zawartości tego mleka wyciekła do pobliskich rowów. Samochód przewoził około 20 metrów sześciennych mleka. W chwili obecnej trwają cały czas działania ratownicze polegające na przepompowywaniu przewożonego mleka do podstawionych cystern, a następnie samochód zostanie postawiony przy użyciu dźwigu na koła i odholowany w miejsce wyznaczone przez policję. Działania skupiamy na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Mamy też niewielki wyciek paliwa. Kontrolujemy to i przypompowujemy też do podstawionych zbiorników. To, co ustaliliśmy na tę chwilę, to jest, że kierujący pojazdem osobowym jest to nieustalony pojazd. Jadąc od strony Bydgoszczy zajechał drogę ciężarówce. Jest to Scania, cysterna przewożąca mleko. Kierowca tej Scanii, aby uniknąć zderzenia z pojazdem osobowym, zjechał częściowo na pobocze, doprowadzając do wywrócenia pojazdu. Na szczęście ani ten kierowca, jest to 21-latek, ani też pasażer, który również tą Scanią podróżował, nie doznali poważniejszych obrażeń. Niemniej jednak zderzenie jest o tyle poważne, że zablokowało na wiele, wiele godzin drogę krajową. Okoliczności tego zdarzenia policjanci będą ustalali w prowadzonym postępowaniu i również w prowadzonym postępowaniu będziemy ustalali, kto kierował i jakim pojazdem, który to zdarzenie spowodował. Kolejne informacje. Od niemal 30 lat kieruje Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy. Ewa Stelmachowska odchodzi na emeryturę. Dzisiaj odebrała podziękowania i medale przyznane przez Marszałka Województwa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kiedyś można to było usłyszeć przelatującą muchę. Na półkach znajdowały się wyłącznie książki i czasopisma. Dziś coraz częściej słychać muzykę i zagorzałą dyskusję, a do wypożyczenia są także filmy i książki elektroniczne. Mimo to nie brakuje tradycjonalistów. Przyzwyczajenie, papier, a nie tam jakiś bezduszny ekran. Za zmianami w czytelnictwie przez blisko 30 lat podążała Ewa Stelmachowska, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Sami musieliśmy się nauczyć i otwierać na potrzeby, na ludzi, zmieniać się i zmieniać podejście też wielu pracowników, bo szczególnie osoby, które przez właśnie 20-30 lat wymagały ciszy i spokoju, musiały się nauczyć, że jednak to nie jest miejsce, w którym to musi obowiązywać. W ciągu 30 lat pojawiły się też inne wyzwania, jak remont głównego budynku biblioteki na Starym Rynku. Dla Ewy Stelmachowskiej nie było jednak problemów nie do rozwiązania. Współpraca była znakomita, to bardzo merytoryczna osoba, bardzo spokojna. Zawsze można było wydyskutować problemy, które były często drażliwe, ale rozwiązanie znalazło się zawsze korzystne dla obu stron. Za zasługi dla rozwoju czytelnictwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Ewie Stelmachowskiej medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Najwyższe odznaczenie przyznał także marszałek województwa. Zostawia za sobą bibliotekę nowoczesną, która sięga do tradycji ze wszystkimi jej konsekwencjami. Chroni te tradycje i dziedzictwo narodowe, a jednocześnie jest otwarta na nowe trendy.
Teraz przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Bydgoszcz, Błażej Karczmarczyk. Kilkunastominutowe gradobicie wystarczyłoby doszczętnie podziurawić dachy w gospodarstwie państwa Jaskulskich w Czarnym Błocie. Zniszczony został nie tylko dach budynku mieszkalnego, ale także koziarni. Teraz każdy deszcz powoduje, że budynki trzeba osuszać, a zwierzęta mokną. Na naprawę dachów właścicielom brakuje pieniędzy. To jest koza miniaturowa. 33 kozy, każda o innym imieniu i usposobieniu. To wierne towarzyszki państwa Jaskulskich, którzy od ponad 15 lat z koziego mleka tworzą domowej roboty, sery i jogurty. Nad gospodarstwo czarne chmury nadciągnęły w czerwcu, kiedy z nieba spadł grad. W pewnym momencie zobaczyliśmy, że przez okno, że na metr nie widać. Do tego lecą kulki gradu wielkości piłki tenisowej, ale tenisa stołowego i co jakiś czas, pierwszy raz w życiu widziałem kulki gradu wielkości piłki tenisa ziemnego. Grad podziurawił dach domu państwa Jaskulskich, ale także koziarni. Oba budynki zostały zalane i odprowadzono z nich kilka tysięcy litrów wody. My nie mieliśmy jakichś dużych oszczędności zrobionych, a tutaj w związku z tym, że dziurawe dachy, to nie można czekać ani pół roku, aż się dorobimy, ani rok, ani półtora, tylko trzeba to robić bardzo szybko, bo cały czas leje na głowy. Że na nasze to pół biedy, ale kozie nie pozwolę. Koszt naprawy dachów to ponad 82 tysiące złotych. Dzięki ofiarności przyjaciół, sąsiadów i obcych ludzi udało się uzbierać już połowę tej kwoty. Zbiórkę na portalu zrzutka.pl uruchomił sołtys wsi Czarne Błoto. Zachęcam państwa do pomocy. Pamiętajcie, dobro wraca. Ci ludzie potrzebują pomocy, a sami niosą pomoc. Także bardzo zapraszam do wsparcia. Każda wpłacona kwota może pomóc zbudować państwu Jaskulskim i ich kozom solidny dach nad głową. My je bardzo kochamy, mam nadzieję, że one też nas bardzo kochają. No, staramy się im zapewnić wszystko, co najlepsze. Pomóc można także poprzez licytację w portalu internetowym. Monika Komisarek, TVP 3 Bydgoszcz. Wspólna zabawa nie zna granic. Fundacja Wiatrak po raz 10 organizuje akcję Europodwórka. Wolontariusze m.in. z Węgier, Ukrainy i Portugalii przez całe wakacje będą prowadzili gry i zabawy dla dzieci z Bydgoszczy. To także okazja, by nauczyć się podstawowych zwrotów w języku gości z zagranicy. Można się spotkać z innymi i w ogóle. Może dać na pewno wiedzę. Można się nauczyć jakichś rzeczy, nie wiem, na przykład jakichś nowych słów po innych językach. Bardzo dobrze wszystkie furgonie wejdą do taki projekt, że się dzieje. I każdy rok mamy wolontariuszy z innych krajów, którzy przygotowali bardzo, bardzo fajne gry, prezentacje, aktywności dla dzieci. Throw a ball to him, like saying whatever color you want. I've been working with the children for quite a long time now. Pracuję z dziećmi już od kilku lat. Bardzo lubię spędzać z nimi czas i pomagać polskim wolontariuszom. Chcemy w szczególności pokazać gry, które są znane w naszych krajach, a więc w Portugalii, Hiszpanii i na Węgrzech. Mamy nadzieję, że dzieciom się spodoba. Dzieci będą mogły poznawać kulturę różnych krajów europejskich. Spotkają się na pewno z entuzjazmem, radością, które wypływają z głębi serc tych wolontariuszy, którzy do nas przybyli. Także myślę, że to spotkanie będzie z korzyścią dla jednej i drugiej strony. A u nas teraz informacje sportowe i Artur Onacki. Dzień dobry. Dzień dobry, a teraz o kajakarstwie. Zawodnicy bydgoskiego Zawiszy zdobyli 9 medali w młodzieżowych mistrzostwach Polski. Klub z Bydgoszczy był najskuteczniejszy w regatach na poznańskiej Malcie. Doskonale zaprezentowały się przede wszystkim panie. Nikola Gapska, Sandra Ostrowska, Helena Wiśniewska i Katarzyna Kołodziejczyk wygrały prestiżową rywalizację czwórek na 500 metrów. Katarzyna Kołodziejczyk została wybrana najlepszą zawodniczką mistrzostw, bo z Malty wywiozła 4 medale, 2 złote i 2 srebrne. Więcej o sporcie o 21.40. Zapraszam. A my teraz mamy dla państwa zaproszenie do lasu. Jak spędzać czas w lesie? Nie tylko spacerując czy jeżdżąc na rowerze. Odkrywanie tajemnic lasu proponują państwo autorzy programu Las jaki jest. A premiera na naszej antenie dzisiaj o godzinie 19.00. Magda Żakowska nie tylko wie, co w leśnej trawie piszczy, ale także, co słychać w pogodzie.
Witam serdecznie. Ten tydzień rozpoczął się ciepłą, parną pogodą. Z niepokojem w niebo spoglądają rolnicy, którzy mówią, że czas rozpocząć żniwa. Rzeczywiście na tym niebie mogą pojawiać się zarówno w najbliższych godzinach, jak i w najbliższych dniach chmury, ale na ogół będą one niegroźne. Popadać się może tylko późnym wieczorem we wschodniej części województwa. Te opady szybko zanikną. Jeszcze jutro parno, duszno, do 27-29 stopni, ale w kolejnych dniach popłynie chłodniejsze powietrze. No i wszyscy odpoczniemy od tej upalnej, męczącej pogody, a szczegóły prognozy oczywiście już za chwilę. Zapraszam. Tyle Magda Żakowska. Teraz my kończymy główne wydanie zbliżeń. Zapraszam Państwa na nasz wieczorny serwis o 21.30. Do zobaczenia.